Zamiast zwykłych przejść dla pieszych, przejścia sugerowane. Takie rozwiązanie postanowiły zastosować Katowice, żeby nie trzeba było likwidować miejsc parkingowych blisko pasów. Jednak mało kto o tym na razie wie. Wiele osób może się zdziwić, że przechodząc przez przejście, na którym do tej pory mieli pierwszeństwo, teraz muszą ustąpić samochodom. Bo to przejście tak właściwie przejściem nie jest. Łukasz Kądziołka. Wygląda jak przejście dla pieszych, ale tym przejściem już niebawem nie będzie. Nie wiem, no tu zawsze było, teraz to ja nie wiem. Może, no bo teraz nie widać tu tych pasów za bardzo, jakieś takie poobcinane, ale było tu przejście dla pieszych. Niektórzy nie mają jednak wątpliwości. No to jest przejście dla pieszych. No właśnie, teraz miasto wprowadza zmiany i te przejścia będą tak zwane sugerowane. Czy pan wie, o co w tym chodzi? Nie. Przejścia sugerowane to dosyć świeża sprawa w polskim prawie, ponieważ wprowadzono je mniej więcej rok temu. Nie jest to definicyjnie przejście dla pieszych, dlatego też zasady tam obowiązujące są inne niż na przejściu dla pieszych i pieszy w tym momencie nie ma pierwszeństwa przed pojazdami na takiej jezdni. Jednak w Katowicach miasto postanowiło wprowadzić takie przejścia nie dlatego, żeby dać pieszym więcej możliwości przekroczenia jezdni. Około 30 przejść sugerowanych powstanie po to, żeby zachować miejsca parkingowe. Między innymi tu, na ulicy Dąbrowskiego, gdzie jest ich 9. Gdyby nie stosować tego typu rozwiązań, zniknęłoby z około 80 miejsc, prawie 50, czyli dla okolicznych mieszkańców, bo było organizowane spotkanie z mieszkańcami, no byłaby to utrata olbrzymia miejsc parkingowych, a dzisiaj już tam jest ciasno. Miasto zamiast dostosowywać miejsca do przepisów ruchu drogowego, czyli odsuwać je od przejść dla pieszych o 10 metrów, postanowiło zmienić pierwszeństwo. Problem w tym, że przejścia sugerowane zastąpią te, na których piesi są przyzwyczajeni, że to kierowca ma przede wszystkim uważać. Żeby wszyscy nawzajem byli ostrożni, zrobiono oznaczenia. Przed przejściem będzie informacja uwaga pojazd, a znowu dla kierowców znak na pomarańczowym to uwaga pieszy. Przy wprowadzaniu sugerowanych przejść dla pieszych do polskiego prawa nie chodziło bynajmniej o zachowanie miejsc parkingowych, tylko o to, żeby dać ludziom możliwość bezpiecznego przekroczenia jezdni, na przykład tam, gdzie przejścia do tej pory nie było. Infrastruktura powinna ich kierować w takie miejsca, gdzie mogą to zrobić jak najbezpieczniej. Czyli tam musi być dobra widoczność, tam nie może być zakrętu, tam nie może być zaparkowanych samochodów, za których oni wyjdą. Jeśli polskie miasta chcą robić przejścia sugerowane po to, żeby nie robić prawdziwych przejść dla pieszych oznakowanych, przy których nie można parkować, to jest skandal i zgroza. Miasto tłumaczy, że zmiany będą wprowadzane tylko w strefie tempo 30, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości. Urzędnicy najwidoczniej wierzą, że wszystkie auta jeżdżą tu z taką prędkością.